Hej, siemano ludziska, witajcie, z tej strony Rashibo i jest kolejny odcinek Papa and Joe. W poprzednim odcinku, jak pamiętacie, zginęła Lilu, nasza przyjaciółka, która nam pomagała. No i jest szansa, że możemy ją odzyskać. Dokładnie jaka, fabularnie nie było nam wytłumaczone, ale bądźmy dobrej myśli i wierzę, że jeżeli teraz znowu znajdziemy wszystkie elementy, znowu złożymy całą układankę do kupy, to znajdziemy klucz, którego nam brakowało. Lula. Dobra. Więc tak, lecimy. Musimy znowu zejść tędy na dół i zrobić taką samą rundkę jak ostatnim razem. Tylko tym razem właśnie z nami jest nasz ojciec, który jest naszym potworem. Ciekawe w ogóle jest przedstawienie tego i chciałbym wiedzieć, do czego to jest porównanie. O. I dlaczego tutaj... O, właśnie. No i właśnie, widzicie, jedyną nadzieją do tego, żeby Lula przeżyła, jest świątynia, do której właśnie będziemy się udawać, do której będziemy zmierzać. Widzicie, wydrążony nowo teren. Wcześniej nie mieliśmy w ogóle dostępu do tego miejsca, a teraz dzięki temu, że chcemy ocalić naszego przyjaciela, otwierają się dla nas nowe ścieżki. Tak, tu będziemy potrzebowali pewnie dużego. Tak. Na. Dobra, potrzebujemy potwora, żeby tutaj się dostać. Żeby tam się dostać. O. No okej, dobra, boisko. Oraz duże wrota, które zapewne będziemy musieli otworzyć. Co my tu mamy? Aha. Okej, tu mamy palmę. Tutaj. O nie, żaby. Żaby to zło. Możemy w piłkę nożną sobie pograć. I tu chyba będzie... Tak. Dobra. No, masz, pobaw się może piłką, może lubisz? Lubi. Dobra, w takim razie też. Tutaj musimy wziąć i żeby tu przyszedł duży. Ale słyszymy te żaby i to mnie trochę niepokoi. Dobra. Wdrapmy się do góry. Weźmy kilka owoców. No. Chodź. No, dobra, wziął tamtego. Czyli my musimy wziąć tego. Teraz, ostatniego. I skusić go, żeby tu przyszedł. Dobra. Jakby to powiedzieć, jedna część jest odpalona. Tylko co teraz trzeba zrobić, żeby mieć drugą część? Tutaj była druga część? Nie. Co musimy teraz tutaj zrobić z tym? Zobaczmy. Tu mamy ten niebieski, który... Jeżeli wpadnie w furię, będziemy mogli go oswoić. Tutaj. Nie, tu nie ma żadnego przejścia. Dobra, inaczej, teraz tak. Jak to zrobiliśmy, to tutaj nam się... Tutaj jest ta rura. A, i ta rura chce żabę, okej.
Czyli wystarczy chyba, że zrobimy w taki sposób, że weźmiemy stąd teraz żabę. Tak? Ale sztuk jedną. I damy ją tu. Tak? Czyżby to miało zdać egzamin? Tak, dobra. Bardzo fajnie pomyślane. Okej, okay, z żaby nie ma żadnej. Nie widzę, nie ma, raczej. Dobra, więc możemy ściągnąć tutaj naszego ojca, potwora. Żeby przyszedł i pomógł nam teraz otworzyć to przejście. Tak więc musimy przyjść do niego po prostu z owocem. Z zabawką. Chodź. Dobra. I jestem ciekaw, co on otworzy tutaj. Możesz od razu całe przejście. Chodź. O, tutaj mam przejście i mamy żabę. Nie. Nie. Ciebie tu nie ma być. Aha, rozumiem. Chyba my te żaby musimy brać. I dokarmić nimi tutaj właśnie to. Tak? Czyżby? O, tak. Dobra, okej, czy już łapię, jak to ma wyglądać? Bierzemy żabę. Idziemy z nią tutaj do ojca, żeby się... O... Niedobrze. A, dobra. Masz. Dobra, i teraz się uspokoi, tak? Dobra, uspokoił się. Ale żaby nie wypluł tak jak ostatnim razem, czyli... Dobra, żaby nie wypluł tak jak ostatnim razem, czyli trzeba będzie... No, chodź tu. Chodź tu. Chodź tu bardziej. Okej. No i teraz jak on jest tam, to mam nadzieję, że my zdążymy dobyć tą żabą tutaj. Okej. Zdążyliśmy. I dzięki temu odblokowaliśmy sobie tutaj dalej przejście. Nie w tą stronę, tylko w tą, tak? Tak. No teraz jak nie mamy luli, no to tak trochę już... Tutaj można powiedzieć boleśnie to odczuwam. A nie możemy się nigdzie wzbić, a nic. Jeszcze nie mamy przyjaciela naszego, to już w ogóle. W sumie najbardziej bolesne jest to, że nie mamy przyjaciela, no bo jednak Lula, z tego co nawet widzieliśmy na tych retrospekcjach u niego. No. Coś mi powiesz? Nie. No okej, okay, teraz tak. Musimy wykombinować, jak tutaj trzeba się ruszyć z tym wszystkim, albo po prostu trzeba iść z nim. Z ojcem, bo on tutaj chyba to działało na zasadzie... A, dobra, tu jest pierwszy ten... pierwszy punkt, którego już nie zauważyłem. Hop! No ej, jak to nie doleciało? Przepraszam was bardzo. Dobra, więc tak, musimy jeszcze raz... Musimy przejść tutaj i zobaczyć, co może jest dalej. Może dalej jest coś, co byśmy mogli aktywować. Czy nie? No ona tutaj do nas macha, okej, no. Niby wszystko dobrze. Ale co dalej? Tutaj nic więcej nie możemy zrobić. Musimy chyba do niej podejść jednak. Tylko nie mogliśmy tutaj przy niej nic zrobić. No dobra.
Może teraz się coś odblokuje tutaj. Zobaczmy. Aha. Okej, okay, czyli teraz się musimy cofnąć i użyć tego, co zostało nam tam dane, do tego, żebyśmy mogli właśnie, dobra, sobie przetransportować, come on, chodź tu, żebyśmy mogli przetransportować naszego potwora ojca, kurczę, żebyśmy mogli go przetransportować właśnie w to miejsce. Tylko pierwsze co zrobię, to jeszcze te żaby rozwalę, bo nie chciałbym, żeby nam dostał tutaj gdzieś szału podczas właśnie przechodzenia tego elementu. Myślę, że pierwsze co to musimy wstawić to i musimy wskoczyć tam do góry. Dobra. No dobra, tylko jak teraz aktywować? Dobra. Aha, rozumiem, dobra, i musimy teraz to popchnąć. Dobra. Tylko, że my musimy jeszcze teraz... O, właśnie. Zrobić taki mały myk, żeby wejść tutaj. Ej, czemu tak krzywo się odbił? Come on. Dobra. Tak, tutaj trybik. A czemu tą stronę? A może ja chciałem w tą drugą? No dobra. Skoro gra nam narzuca, że musimy iść... Skoro gra nam narzuca, że musimy iść w tamtą, to już niech tak będzie. Miejmy nadzieję, że teraz mamy możliwość zmiany tego kierunku. Albo i nie mamy. Chyba, że tu musimy... A, bo to jest drugie przejście, dobra. Dobra, wszystko się wyjaśniło. Czyli tam otworzyliśmy przejście sobie w drugą stronę, gdybyśmy chcieli w tamtym kierunku iść. W ogóle ten efekt rozpadania się tych domków, to jest coś świetnego. Dobra. Teraz znowu, jedziemy do przodu. Jak widzicie, tutaj znowu dostaniemy, kolejny będziemy mieli panel. I będziemy musieli rozdysponować, w którą stronę mamy iść, to będzie prosto. Będzie ten znak. Dobrze. Nie, nie ten. Ten, dobra. Ten wielki symbol. Żebyśmy wiedzieli, w którą stronę iść, żebyśmy nie zabłądzili jeszcze, broń Boże. Dobra. Tutaj się dostaniemy i teraz będziemy się szukać sobie kolejnego symbolu do zdjęcia, który był chyba tu po prawej u góry. No. Dobra. Cyk.
Czy nie tam? A, dobra, już łapię. Musimy przesunąć jeszcze podporę wpierw i wtedy będziemy dopiero mogli tam ruszyć. A o ile się nie mylę, będzie to... chyba ten ostatni symbol. Tak. Dobra, to jest, bo widzicie, gdyby nie ten wielki symbol, byśmy nic nie wiedzieli w sumie z tych budynków. Można by było wtedy się trochę pod... nabiegać, można powiedzieć. Dobra. Tu hop, sasa do góry. I dawaj. Okej. I teraz musimy przyciągnąć go znowu na drugą stronę. I potem podskoczyć do ostatniego z symboli, które będziemy musieli aktywować. I będziemy już chyba w połowie drogi do świątyni, przy dobrych wiatrach. Dobra. To wpierw aktywujemy sobie symbol, a potem dopiero przyjdziemy tutaj walnąć młoteczkiem w ten. I teraz będziemy musieli iść w tamtą, czyli wydaje mi się, że to będzie ten. Nie? Ten, dobra. Okej, więc teraz tak, musimy przedostać się tam, podepchnąć kawałek, wskoczyć do góry, aktywować, a może wpierw od razu aktywujmy dźwignię. Chyba z tego miejsca będziemy mogli. Tak, będziemy mogli, bez problemu. Hop, sasa. Puk. I ostatni ten element usunięty z naszej drogi. Dobra. Biegnijmy, Quico. Cyk. I do celu. Raz, dwa, trzy. U celu staczką jesteśmy. Tudzież tratwą, może legowiskiem, nie wiem jak to można nazwać nawet. Dobra. I dawaj. Dobra, i tak już jesteśmy znowu teraz po drugiej stronie. Duży się obudził. Okej, mam teraz zapomnieć o dużym i podążać za dziewczynką. Aha, bo musimy zbudować mosty. Dobra, musimy zbudować jeszcze ten most teraz. Okej. I myślę, że będziemy ustawiali je chyba od tej drugiej strony, czyli odtąd. Dobra. Dobra, jeden jest. A, no właśnie, tylko że on wypuszcza żabę. Dobiegnij tam. Dobra. O, biegnij, biegnij. O, udało się na szczęście. Nie rozumiem, moment. No to jak, on nie może dostać się w ogóle do żadnej żaby? Czy jak to teraz wygląda? Czy my musimy... no bo nam uciekły teraz te podesty, moment. Tak. Zrobimy tak. Tak, teraz. No i znowu się żeżar. Dobra. Masz to. Zjedz, nie martw.
Masz KitKata i go zjedz. Dobra, może musimy tutaj się zabrać od tyłu za to jakoś. I po prostu złapać tutaj tą żabę, jak tylko wyskoczy. Tak, tak. Wypadnie druga? Nie. Dobra, nie wypadnie druga żaba. Czyli po prostu musimy odpowiednio łapać tutaj te żaby od razu, żeby nie wychodziły więcej. Dobra. Plasko ścianę. Dobra, 2/3 drogi za nami. Gdzieś tu pewnie spadnie. Okej. Dobra. Pozbyliśmy się wszystkich żab i teraz możemy przejść dalej sobie, bez większych problemów. Czyli mam taką nadzieję. Dobra, raz. Dwa. I trzeci daszek. No i widzicie, voila! O, i też mamy miśka z czapką. Kroskiem Lego. Dobra. Okej, okay, ale to co będzie dalej, ludziska, to zobaczymy już w następnym odcinku. Także dzięki wam za uwagę. Trzymajcie się. Hej!